Pod koniec kwietnia spłynęła do nas lawina uwag od przedsiębiorców, którzy otrzymali zawiadomienia o limitach poboru energii obowiązujących ich od 1 czerwca bieżącego roku do 31 maja 2023 roku. Dlaczego ograniczenia w poborze wywołują tak duże emocje w tym roku? Zgodnie z najnowszą nowelizacją rozporządzenia, od tego roku narzucane firmom jednostronnie limity oparto o ilość energii, którą zużyły w 2021 roku. To o tyle kontrowersyjne, że przepisów nie dostosowano do szczególnych warunków gospodarczych, jakie panowały w okresie pandemii koronawirusa, a w szczególności w przypadku lockdownów, ale też i załamanych łańcuchów dostaw, w firmach tych trwały przestoje produkcyjne, co przełożyło się na to, że zużyły mniej energii niż standardowo. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postuluje rewizję tych założeń. W przypadku braku dostosowania rozporządzenia, w razie wprowadzenia planu ograniczeń, może to przerwać ciągłość działania w tych firmach, przynieść wymierne straty finansowe, ale też w skrajnych przypadkach doprowadzić do zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia.